przód. Wykonujemy je z większej odległości, niż możemy kopnąć z miejsca nogą lub uderzyć czasami prostymi. Wykonanie tej techniki wiąże się z pewnym ryzykiem, gdyż dosyć długo ono trwa i narażamy się na kontrę ze strony przeciwnika, gdyż ma więcej czasu na wykonanie jakiejś obrony lub techniki i można ją wykonać po zwodzie, wykorzystując w tej sytuacji lewy prosty, czyli uderzamy lewy prosty i kopniecie z półobrotu z przeskokiem w przód.